Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z badań operacyjnych chciałam Wam pokazać coś takiego jak praktyczne wykorzystanie programu MS Excel, a dokładniej dodatku tego programu, czyli Solvera, wykorzystanie tego dodatku w zagadnieniu transportowym. Jeżeli mamy przykładowe takie zadanie jak tu, że mamy początkowo niby 4 odbiorców, a 3 zakłady, które transportują do tych 4 odbiorców i każdy z zakładów ma swoją podaż, tu powinno być, że jest, tylko muszę, widzę, rozszerzyć kolumnę, mają swoją podaż, która łącznie wynosi 2800, a nasi odbiorcy deklarują zainteresowanie towarem na 2600 łącznie. Oznacza to tyle, że po pierwsze trzeba dopisać dodatkowego odbiorcę, któremu przypisujemy za ten popyt na 200, na brakujące 200, tak żeby nasze zagadnienie transportowe uznać za zamknięte, jak również powiedzmy uwzględnić, że te ilości w zakładach będą magazynowane. No i jeżeli w treści zadania jest napisane, że koszt magazynowania wynosi odpowiednio i tak jak tutaj jest wymienione dla konkretnych zakładów, to tutaj wpisujemy te nasze koszty magazynowania, ale może być też zadanie takie, że te koszty magazynowania w ogóle są zerowe, czyli traktujemy, że nie ponosimy żadnych kosztów związanych z tym, że towar zostaje nam w zakładach produkcyjnych. I teraz tak, co my musimy tutaj na pewno, żeby zastosować Solvera, wpisać? Na pewno musimy stworzyć sobie tutaj u mnie zaznaczone na żółto pole, gdzie będą odpowiednie transporty między konkretnymi zakładami a konkretnymi odbiorcami. Tu nie ma żadnej konkretnej formuły, tu będą tak zwane zmienne decyzyjne, czyli te wartości, które musimy zdecydować, ile na której trasie transportować, żeby było to dla nas jak najbardziej korzystne. Na pewno musimy wpisać formułę, ja to nazwałam wysłano, tak, czyli powiedzmy wielkość transportu od zakładu pierwszego, drugiego, trzeciego. Jest to po prostu suma tych zmiennych decyzyjnych dla kolejnych wierszy. Tak samo musimy określić, ile otrzymał każdy dostawca, przepraszam, odbiorca. Też stanowi to po prostu sumę dla kolejnych zakładów, dla kolejnych odbiorców. Ja to nazwałam polem wzięto, czyli ile faktycznie dostarczono do odbiorcy pierwszego, drugiego, trzeciego, do piątego. I teraz, jeżeli w treści zadania jest napisane, że popyt takiego konkretnego odbiorcy wynosi 500, 600, 800 i 200. Tutaj mamy te wartości wymienione i wiemy, ile każdy z zakładów maksymalnie ma w swoim stanie. Możemy w tym momencie przejść do elementu, jakim jest dodatek Solver. U mnie ten zapis, że się równa, no to tak najlepiej by było, żeby się równało, ale poprawnie jest zapisać po dodatku Solver następujące warunki. Jeszcze zanim w sumie może przejdę do Solvera, pokażę Wam jeszcze jeden element, czyli funkcję celu. U nas funkcją celu jest koszt transportu na konkretnych wszystkich trasach. Chcemy, żeby on był jak najniższy. Można to wpisać jako suma iloczynów, gdzie przemnażamy wielkości transportu przez odpowiednie koszty na konkretnych trasach. Jeżeli ja tu wpiszę na przykład już 1, to oznacza, że koszt transportu łączny wynosi 126, bo wszystkie wartości są zerowe, a tu 1 razy 126 jest przemnożone, wychodzi 126. Ale domyślnie w tym miejscu niech będzie 0, tak jak było, a my przejdziemy do dodatku Solver. Jeżeli wejdę narzędzia Solver i chciałabym to wszystko od początku uzupełnić, to najpierw tutaj w tym miejscu wpisuję odwołanie do komórki, gdzie będzie wpisana wartość funkcji celu, czyli to, co ma być albo maksymalizowane, minimalizowane lub ma osiągnąć konkretną jakąś z klawiatury wpisaną wartość. A że mamy zagadnienie transportowe, zależy nam na minimalnym koszcie. Jeżeli chcemy ustalić, za pomocą czego ten koszt ma być osiągnięty jako najniższy, no to zaznaczamy w moim przypadku komórki zaznaczone na żółto i są to tak zwane zmienne decyzyjne, czyli wielkości transportu na konkretnych trasach. Dalej my musimy wpisać warunki. Warunki uzupełnia się klikając pole dodaj i tu wpisujemy, że na przykład nasze wielkości transportu, czyli cały ten obszar tutaj zaznaczony przeze mnie kolorem dla odróżnienia na żółto, musi przyjmować wartości większe równe 0. Dlaczego? No bo nie możemy transportować ujemnej wielkości transportu, czyli jakby zwrotów nie robimy z odbiorców do zakładów, tylko robimy transporty od zakładu do odbiorcy. Także to są wartości nieujemne. Drugim warunkiem, takim ważnym, jest to, że to, co faktycznie zostało dostarczone do odbiorców, musi spełniać, czyli musi przekraczać te wielkości popytu, ile ci nasi odbiorcy chcą otrzymywać. I jeszcze zostaje nam trzeci warunek, taki, że to, co faktycznie wysłano z konkretnych zakładów, nie może przekroczyć tego, co faktycznie te zakłady mogą wysłać, czyli nie można przekroczyć ich podaży. Jeżeli wszystkie te trzy warunki zbite od razu w taki zapis, klikniemy teraz rozwiąż, oczywiście, że możemy sobie zapisać tutaj w warunkach, w opcjach, że model liniowy, nieujemny, jak najbardziej może to być, ale jeżeli, że tak powiem, Excel wyrzuci nam normalny wynik, taki zrozumiały dla nas, nie trzeba nic tam dodatkowo wpisywać, klikamy rozwiąż i możemy sobie zaznaczyć do wygenerowania raport wyników, gdzie są po prostu wypisane te po kolei wyniki, kto otrzyma od kogo. Możemy też wygenerować raport wrażliwości i granic. Tylko musimy pamiętać, że w przypadku dodatkowego założenia, które można, ale nie trzeba przyjmować w zagadnieniu transportowym w Solverze, a mówię o zagadnieniu tego, że nasze zmienne decyzyjne muszą przyjmować wartości całkowite, to raport wrażliwości chyba granic będzie w ogóle niemożliwy do wygenerowania i się wcale tym nie przejmujemy. W tym zadaniu, które tutaj nam wygenerował program MS Excel, mamy, zwróćcie uwagę, same wartości całkowite lub zerowe. Ten zapis, proszę, w ogóle się nie przejmujcie, bo to jest po prostu, Excel traktuje, że to jest liczba, która jest bardzo bliska zeru, tak? I ona wynosi 2,88 razy 10 do minus 13. A więc faktycznie na tej trasie między zakładem trzecim a odbiorcą trzecim w ogóle nie będzie miał miejsca transport. Ale dlaczego ten wynik został wpisany? Pamiętajmy o czymś takim, że jeżeli mamy 3 zakłady, czy tam 3 dostawców, a odbiorców mamy 5, czyli mamy 8, 3 plus 5, czyli 8, minus 1, to w tym momencie raz, 2, 3, 4, 5, 6, to byłby ten 7 brakujący przez nas transport, żeby tak zwane nasze zagadnienie transportowe dało nam rozwiązanie optymalne, bazowe, czyli takie, gdzie tutaj ono będzie, powiedzmy, miało odpowiednią poprawną z punktu widzenia matematyki liczbę transportów niezerowych. Ten transport jest faktycznie, jak zobaczymy, dodatni, bo ta 2 jest na plusie, ale tutaj na tej trasie bym uznała, że w ogóle faktycznie, jak zmienię format liczb, w ogóle nie dochodzi do transportu, bo w zaokrągleniu do 2, 3 miejsc po przecinku w ogóle nie mamy transportu. A więc powiemy w ten sposób, przy odpowiedzeniu na pytanie, jak wygląda plan optymalny, powiemy, że zakład pierwszy wysyła do odbiorcy pierwszego 500 jednostek, na przykład ton jakiegoś węgla, tak samo do odbiorcy drugiego tyle samo trafia, zakład drugi do odbiorcy drugiego wysyła 100 jednostek, do trzeciego wysyła 700 jednostek, a zakład trzeci zaspokaja zapotrzebowanie odbiorcy czwartego na 800 jednostek pewnego produktu, a 200 pozostaje na magazynie zakładu trzeciego. wówczas taki tak optymalnie dobrany plan transportu i magazynowania, zaznaczam, że magazynowania, bo mamy również magazyn, potrafi nam wygenerować koszty na 324 500 i to jest najniższy możliwy do uzyskania koszt transportu na konkretnych trasach, które tu wymieniliśmy, taki, który pozwala na spełnienie ograniczeń dotyczących minimalnych wielkości transportu od odbiorców, ale też maksymalnych możliwości transportu od poszczególnych zakładów i ten plan należy uznać za ostateczny, najlepszy. I ja bym na koniec Wam powiedziała, jest to dobry sposób na sprawdzenie, czy jeżeli ręcznie przeliczyliśmy zagadnienie transportowe, uzyskaliśmy możliwe, że inny plan transportu, ale o tym samym koszcie, co w wygenerowanym tutaj arkuszu w tym dodatku Excel, w tym dodatku Solver w programie Excel. Ja Was serdecznie pozdrawiam, zapraszam do oglądania innych filmów dotyczących tego dodatku Solver. Jeżeli będziecie potrzebowali mojego wsparcia, możecie zawsze pisać do mnie na zadania-projekty@wp.pl. Możecie też wchodzić na stronę internetową, tutaj u góry podaną. Jeżeli macie jakieś pytania do filmów, komentujcie, subskrybujcie, zadawajcie te pytania. Playlisty są przygotowane dla Was, wszystko tu jest za darmo, także zapraszam do nauki i pamiętajcie, że rozwiązanie takich pojedynczych przykładów w życiu nie zagwarantuje Wam zaliczenia przedmiotu. Wszystko trzeba przeczytać przynajmniej kilkukrotnie, żeby mieć pewność, że się wszystko dobrze rozumie. Pozdrawiam serdecznie.